Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 3. Jest to już drugi odcinek. Cóż, nagrywam oczywiście. Wow, sorry za te początkowe, bym zapomniał o kamerce właśnie. Ale dobra, odłączyłem już. Zapomniałem, wiecie. Bo, jak wiecie, mikrofon w programie Shadow Play, jak wie, jak już to mówiłem kilka razy już po odcinku GTA 5. Nie wiem, nie pamiętam, nie wiem, chyba, nie wiem, niszczę z tym, że ten mikrofon właśnie z kamerki bierze. Tak, ten mój głos. Okej, okay, dobra, tu mamy jakiś jeszcze, oczywiście samouczek, tak, o koniu. Wiedźmini z racji wykonywanego zawodu ciągle są w drodze niestrudzenie. Przemierzają rozległe doliny, wspinają się na górskie szczyty, pokonują przełęcze i bagniste rzeczne rozlewiska. Okej, okay, w swoich podróżach Geralt zawsze może liczyć na pomoc Płotki, swego wierzchowca. Płotka ma przy siodle Yuki. Nie, a Yuki to są chyba te... Nie wiem, nigdy nie słyszałem o tej nazwie. Do których Geralt może wkładać różne przedmioty. By przywołać Płotkę, wciśnij X. No okej. Okay. Poczekajcie, te płoki, tu gdzie one są w ogóle? Poczekajcie, sobie zejdziemy, sobie troszkę tu podjedzamy też. Zmieniające ciała zapobiegają wybuchom epidemii. No, a wiedział, że żywych też jedzą? Nie, bardzo się kurczę, niepotrzebnie ukryłem sobie. What the fuck? Dobra, mieszam o to, mam 35 FPS-ów teraz, tak? Na niskich. Poczekajcie, te płoty. Znaczy Yuki, jeju, też coś... Ty Yuki są, nie wiem, nie widzę. Dobra, mniejsza o to. No wsiadaj. Jak to? No. No wsiadaj. No wiem, że mogę sterować koniem. Okej. Okay. Galop. Aha, szybkie jeżdżenie na koniu. Czekajcie, jeżdżenie czy... Dobra, mniejsza o to. No idę. Po co nam się śpię? A, dobra. No okej, dobra, dzisiaj pewnie zrobimy pewnie kolejną misję już. Źle się wojna dla naszych to. U Nilfgaardczyków pewnie, albo jeszcze. Wiecie. Radowid jeszcze mówi, chyba jak nie. Wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mu? W coś trzeba wierzyć. Aha, jeszcze jedno, nie będę. Nie będę nic mówił podczas tych dialogów, co będzie mówić Geralt, oczywiście, wiecie. Zrobimy jeszcze chyba przed tą misją, to jeszcze zajedziemy do karczmy. To pierwsze karczmy jakaś już jest. What the fuck? Pierwsza karczma jaka jest, tutaj istnieje, wiecie, na początku gry, ale dobra, okej. Oglądajmy. Jakiś czas później, Co się stało? Wow. O, gryf! O, ten gryf fajnie wygląda, powiem wam. O kurcze. Wow, ale dostał! Wow, wziął sobie tylko ten przynętę konia. Ale dobra, poleciał sobie. Jednego problemu mniej. Ale ten dostał. Wezemir. Poleciał. Możesz wyjść. No bogi. Mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu. A gryfy lubią pomęczyć i jeść żywcem po kawałku. Aha. Pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Nic nam nie jesteś winien. Byłeś w potrzebie, to pomogliśmy. A mówią, że wiedźmini serca nie mają. Żeby z zapłaty to nawet palcem nie kiwną.
Dam mu spokój. Tak kasy jeszcze będziemy mieli więcej przecież. Co z trapem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Tak. Tak, nie wiem, czy mówić. Bo... Niewysoka, ale... czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale... Tu w Białym Sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. Poza tym, gospodyni to moja kuzynka. Wspomnijcie, że bram was przysyła, to przyjmie jak swój. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Cał ledwie mnie drasnął, ale napiłbym się dobrej rzetni, takiej chłodnej, wiesz, prosto z piwniczki. To jedźmy. Dobra, okej, okay. Pojedź do gospody w Białym Sadzie. Okej, okay, dobrze, pierwsza gospoda już będzie w tej grze, moi drodzy, tak. Tempo! Koń droga? Swoją drogą, gryf tak blisko wsi, to dziwne. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem, ale tu i jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę. Wszędzie trupy, smród, krwi, spalenizny. Potwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach. Musimy uważać w tym Białym Sadzie i wyjechać jak tylko się czegoś dowiemy. Okej, tu jeszcze jakieś mamy kolejne samouczki. Zbliża się do wioski. No to ja to wiem przecież. Zachowuj się. Dobrze. Dobrze. Spróbuję chociaż. I ochroniarze nie tolerują kradzieży. No dobrze. Okej. Aha, zaczepianie ludzi też jest zabronione. No dobra, okej. W pobliżu siedzi ludzkich takich jak wioski czy miasta. Mieszkańcy stawiają to blisko ogłoszeń. No wiem, ale ja chyba nie będę tego robił, tych zadań, tych takich pobocznych. Nie wiem, zobaczymy jeszcze, zobaczymy. Jak to będzie jeszcze. A, jeszcze tego dodatku nie będę ogrywał. Nie, na razie nie, na razie dam sobie spokój, wiecie, z tym dodatkiem, tym... Serce z kamienia, tak. Który już wyszedł, no, spory czas temu już nawet, chyba w październiku. Chyba tak, czy coś takiego. Nie wiem, nie pamiętam teraz, wiecie już. Nie pamiętam totalnie, nie wiem. Wiem, że niedługo ma wychodzić drugi dodatek przecież. Krew i wino. Czego? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko her, te merskie lilie. I mają tu wisieć. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Po moim trupie. Się walną. Dobrze. Troszkę się facet wkurzył. Ale słyszę, mam do gadania. Nic nie mam przecież. To jest tem- nie Temeria, tylko już Nilfgaard. Czy to widzisz Wiedźmina drugiego? Ty ślepy? Pił z patrzywymi odmieńcami. A jak ci tu zaraz przy... Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. Jak tu ci zaraz przywali ten Wiedźmin? Ludzie tu nerwowe. Nie to aż uciekniesz. Dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zaląg. Mhm. Zdążyliśmy się z nim poznać. Napadł na twojego krewnego, Brama. Brama? Co z nim? Żyje i pozdrawia. Mości, Wiedźmini. Jadło i napitek na mój rachunek. Co podać? Dialogi, handel. Aha, tam można też sobie kupować. No dobra, okej.
Wiecie, ja czytam te samouczki tak jak było w pierwszych częściach, wiecie, w pierwszej i w drugiej. Ale też sobie można przypomnieć, wiecie, po tych... Wiedźmina dwójkę zakończyłem chyba... Jakoś tak w październiku mi się tak wydaje, nie wiem, nie pamiętam teraz. Jakoś w październiku minęło trochę tych miesięcy, wiecie. Od jak zakończyłem dwójkę. Dość, powiem wam, szybko zakończyłem dwójeczkę. Z jedynką troszkę, wiecie, troszkę więcej czasu mi zajęło, bo jedynka była dłuższa, wiecie, a trójkę, nie wiem ile mi zajmie trójeczka, nie wiem, nic nie będę mówił, bo nie wiem, to nie ze 100 odcinków na pewno, a nie wiem jeszcze jak będę przesyłał je, wiecie, ale dobra, okej, szukam pewnej kobiety, ciemne włosy, kotek, wow, nawet kotki są, no fajnie. Od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agresem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak, ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron, popytajcie się. O, zobaczymy sobie tutaj jeszcze. Pokaż, co tam masz za szynkwasem. Właśnie. Co tu masz ciekawego? Okej, sklepy. W panelu sklepu możesz kupować oraz sprzedawać przedmioty. No wiem. Dobra, wiem jak zamknąć sklep, wiem. Przecież wiem. Okej, co ty tu masz w ogóle do sprzedania? Tylko nie wiem dlaczego. What? Nie, tu nie. Co? 3500 żyć ma? Nie, poczekajcie, jak ja mam tu w ogóle... A, dobra, myszko trzeba... A, dobra, bo nie zobaczyłem. Moja wina, mój błąd też. Okej, co ty tu masz ciekawego? Poczekajcie, ile to kosztuje? Tak, kupować. Okej, ile ja w ogóle mam kasy? 100... Co? Aha, sprzedawca ma tyle i tyle kasy, dobra. Ja sobie tu będę, nie wiem czy to będzie można sobie też, wiecie moi drodzy, czy będzie tu można sobie tym jedzeniem sobie dodawać życia. Bo w jedynce ja już nie pamiętam czy sobie tam, czy tam się dodawało czy nie. Nie wiem, nie przypomnę sobie, bo nie wiem. Chyba tak. Chyba można było jedzeniem się uzdrawiać, jak w guciku. Nie wiem. Zobaczę jeszcze. Niezły ruch tu macie. Cały naród w drodze. Ten krewnych szuka, inny z dala od frontu bierze. A każdy zjeść musi, wypić, noc w cieple spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę. Póki co, owszem, ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. W takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. Wiecie co? Na razie sobie nie będziemy... wszystko. Mości Wiedźmini, a może wy byście gryfa ubili, skaranie boskie z nim mamy. Wpierw tylko bydło z pól porywał, ale ostatnio jakoś w ludzkim mięsie posmakował. Strach z chałupy wyjść. Jak nam kto zapłaci, nie mówię nie. Pomóc ci z opatrunkami? Daj spokój. Jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Yennefer. Tylko pamiętaj, lepiej żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Całe ze czarne już się po polach rozlazły i mierzą? No, FPS-y, podnosi się chociaż do 30. No, dobra. Okej. Ale powiem wam, że przez te... praktycznie 10 lat 9 w pierwszej części
powiem, że Wezemir się troszkę zmienił. Bardzo się zmienił. Tu już widać, jaki staruszek jest, a w pierwszej części był taki, już taki troszkę młodszy, wiecie, nie wiem, 40 lat może. Powiem wam, że ja już kurczę, nie pamiętam co, jak wyglądał w ogóle Wiedźmin w pierwszej części, nie pamiętam już. Już nie pamiętam, serio, nie pamiętam już. Ale fajnie wygląda w ogóle ta jedyna, ta trójka, fajnie w ogóle. W ogóle fajnie wygląda, kurczę. O, ty, fajnie to zrobili, nie musimy, wiecie, używać, nie musimy wciskać tab, tylko od razu możemy sobie już rolko przesuwać te, jak to się nazywa, te czary właśnie. Okej, okay, może ten coś szukam napowie. Kogoś. A my szukamy spokoju. Odejdź przybłędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. Zamknij się. Opcje. Chcę tylko chwilę porozmawiać. Głuchy czy jak? Nikt tu z tobą... Jak ci kompanii trzeba, to do obory i... Ktoś mu... Daj, ale już. Była tu kobieta ubrana czerni biel. Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zapchnęła. Gdzie pojechała? Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie! Wiedźmak rozum Dromiłowi odjął! Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. Trochę tu groziciel jest już. W tej części, w tej części. Fajnie, fajnie. Ustaw nas. A, spierdzielaj tam, kurde, synek. Tak? Ta? W czym rzecz? Na razie. Na razie, cześć, czołem. Kluski. Jak to było? Mniejsza o to. Są cztery fakcje. Co? Ta. Fakcje, drużyny, talie, coś jak piki i kiery, tylko że każdy kolor ma inne jest skóry. Jest cztery rodzaje specjalne. Piw. A nie lepiej zagrać wojny, słodkie, bo nie swoją grę mi wyłożyć, kwaśne, niedobre i dobre. To jest tak samo jak, nie wiem, teraz sobie wymyśliłem, wiecie, jest cztery rodzaje kart. Jak to pika, Coś tam jeszcze mówię z tym gościu, ale nie słuchałem go za bardzo teraz. O, ty coś masz do powiedzenia, a gdzie jest ten, co... Coś mi tu trochę, powiem wam, ta myszka lata. Wiecie? Schemat ustawienia sterowania. Czułość myszy właśnie. Nie, w ogóle czułość myszy, tak? No dobra, okej, niech będzie już tak jak jest. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie jak wszyscy. Ta pachnie agresem i bzem. Ubiera się w czerni biel. Dwa sznapsy. To poprawi ci nastrój. Nie pijam z nieznajomymi. Dajże spokój. Wiem, że to plugawe miejsce, ale malucha na trawienie mógłbyś zmordować. Możemy przejść do rzeczy, widziałeś ją? Yennefer z Wengerbergu? Tak jest! Tak jest! Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Otrzymano nowy przedmiot. Nilfgaardzka cytrynówka, wow! Skąd znasz Yennefer? O, właśnie. Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć się o wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Na samego Geralta z Rivii. Rzeźnika z Blaviken. Widziałeś Yennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Nie twoja sprawa. Właśnie, nie twoja sprawa.
Przy błędzie nie musisz się tłumaczyć. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z Nilfgaardzkiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerń i biel, agres i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowódcą garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. Okej, dobra. Troszkę misji już... Znaczy, full misji. Boże, też coś... czekajcie. Aks... Alchemia... Jeju. Dobra, ja tego już nie czytam, bo mnie tak nieciekawy już co. Dobra, okej. Co my tu sobie weźmiemy? Nie, co ty tu robisz, Geralt? A, dobra, to jest... A, okej, dobra, tu się... A, dobra, nie ogarnąłem, to jest ekwipunek, a to jest... jak to? To się ubiera na przykład. Aha, okej, dobra, nie ogarnąłem teraz. Mój błąd znowuż. Dobra, ile mamy w ogóle tych punktów doświadczenia? Mamy tak. Nie, tablicy ogłoszeniowej nie będę brał. Tylko... A dobra, okej. Czekajcie, gdzie jest ten... A, tam jest ten... Wezemir. W czym rzecz? Dobra, dobra, mnie to tam już tam... Chyba... A, zapytaj Nilfgaardzków. Okej, dobra. To wychodzimy już. Oj, kurczę. Dobrze, że nie gram na padzie, wiecie? Bo na padzie by było jeszcze trudniej. O, tu mam jakieś dwóch, kurczę. Już sobie wypiłeś? A ty możesz się nie wpierdzielać w swoje sprawy? To wypierdalaj. Przybić problem. Nie chcemy tu takich jak ty. Masz jakiś problem? Mózgu jeb, co ty? Nic wam nie zrobiłem, uspokój się. O, fajnie, udało nam się. Wow, znaczy mi się udało. Racja, nic nie zrobiłeś. Już z gusłami zaczyna skurwysyn. Na niego! Ty, synek. Kurde. Dobre. Wow, wow. No kurde, co za idiota. Poczekajcie, poczekajcie. Nie na chama. No nie. Ty też chcesz dostać? Chłopie, ty. Chłopie. Zapytaj Nilfgaardzków, a Wezemir tutaj zostaje w tej... Aha, okej, dobra, muszę zapisywać, oczywiście tu mówię też, że muszę zapisywać ostro grę. No ja to wiem przecież. Przecież ja tak miałem nie raz w niektórych grach, jak a wiecie. W czym rzecz? Aha, z nim to nie pogadam już tak, dobra. To idziemy do Nilfgaardzków, poznamy nowych już tych przeciwników oczywiście. Nilfgaardzcy, pamiętam, w dwójce byli. Byli. Tu mi o to. To jest to samo. Byli. Dosiąść konia, płotki znaczy. No, ty chodź. Co jest? No, płotka, co ty to robisz, kurde? No, co jest? What the fuck? O co kaman? Się podka zbugowała. No, wreszcie się nie zbugowała. Dobra, okej. Okay. Się zbugowała płotka trochę. Właśnie też ostatnio wyższe patche, wiecie, ale te patche zajmują ponad kilka giga. Niestety. Cisza na morzu, cisza na czym? Ciężko! Poczekajcie, zobaczymy co tu mamy.
Wiecie co? Weźmiemy sobie to, zobaczymy. Ciekawe miejsca, w gęstych lasach i na zamglonych bagnach znajduje się wiele ciekawych miejsc. Okej. Okay. Za każdym razem, gdy zerkniesz na tablicę ogłoszeń, na mapie pojawią się znaczniki tych miejsc. Dobra, poczekajcie, najpierw sobie zobaczymy. Poczekajcie, nie mapa, nie. Dobra, już starczy. Zadania właśnie. Zakończone mamy już pierwsze. Sugerowany poziom drugi. Dobra, tego na razie nie będziemy robić. A tutaj, co to jest, o to? Okej, okay, dobra, na razie nie będę nic robił, wiecie, na Hama. V, śledź zadanie? Po co nam śledzić to, jak to sobie zrobię za jakiś czas, przecież to zadanie dopiero. Ja na Hama nie będę robił tych zadań, wiecie. Mam nadzieję, że nie będę zapominał o tych zadaniach przecież. Bo w dwójce robiłem... No powiem wam, że w dwójce robiłem... Powiem, że... Nawet dobrze, z umiarem, nie na Hama. Ale w jedynce to tak za bardzo, powiem wam, 2 na 10 takie. Tak trochę tych zadań robiłem... Znaczy, może dobrze robiłem, wiecie, ale trochę lipnie. Za szybko, ale z drugiej strony troszkę tam też dodałem, wiecie, w tej pierwszej części, bo pierwszy raz właśnie, wiecie, zobaczenie, znaczy uruchomienie tej gry, ogarnięcie tej gry trochę też było problemem. No ale po jakimś czasie powiem wam, że ten Wiedźmin bardzo mi się podobał. Jakoś tak w połowie gry mi się bardzo spodobał, wiecie, ten Wiedźmin. Ale później tak pod koniec, no może też fajny był, ale nie do końca. A dwójka jeszcze fajnie mi się podobała, bardzo fajnie. Bardzo. Dobra, my to nie będziemy atakować, ale bym mógł, wiecie, atakować. Te utopce, czy nie wiem co to jest. Ale dobra, okej, okay. Nie wiem czy mnie gonią tutaj, chyba nie, dobra, okej. Okay. No idź. No jedź. O, też dodali, powiem wam tutaj, fajnie zrobili, dodali, że ci żołnierze chociaż siczą, a w dwójce i w jedynce nie było takiego czegoś. Powiem wam, że też jest plus. Dobra, i tu teraz na górę, okej. Ej, ale powoli mógłbyś iść, no panie. Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie. Ja co mi sugerujesz? Że co? Jestem Wiedźminem. Że co? Że rozrabia? Kapitan Peter Sark Winlew jest w wieży. Za bramą w prawo. Dobra, mam samouczek na mapie. No proszę, nie tacy czarni straszni. Chcecie, potraficie być mili. Nie przyzwyczajaj się, Nordlingu. Do wieży. Bo co? O! A masz. O, to też fajnie wygląda, powiem wam. Ta miejscówka. Fajnie. W ogóle dużo tych żołnierzy nilgarskich są. Nilgarscy? Nilgarski, dziwnie trochę to, no ale... O, kwatermistrz właśnie. Kwatermistrz. Hasło. Nie znam żadnego hasła. O, koń! I tak tu sobie po prostu chodzicie? Ciekawe po co? A takich, co handlują... Ludzie! Przecież to magister z pierwszej części. Widzę, że umiesz się liczyć. Podobny, tylko te okularki ma takie inne miał. W pierwszej części magister. A to ten grał przecież, Boberek, pokaż jak wiecie. Przecież, dobra, okej. Okay. What? Wow, fajny miecz, bardzo fajny. Bardzo dobre, polecam. 2 na 10. Ej tam. Nic nie ma ciekawego. Okej, okay, oglądajmy. To ile wieś dożyta? I ile powietrze, wasza ekscelencjo?
Spójrz mi na ręce. No spójrz. Widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem. Ile możecie dać? 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi, to jest, Temercycy wcześniej już zabrali i... Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Poza sołtysem wzywałem tu tylko kowala Wilego. Krasnoluda. Tylko jesteś na niego za wysoki. Dobrze. Okej. Ciężko odmówić ci racji. Geralt z Rivi, Wiedźmin. Vadgern. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Czego tu szukasz? Yennefer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Oż ty! Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Gdzieś w okolicy zaląkł się gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. O właśnie, zapytamy się. Co ci zależy na tym gryfie? Bo zależy mi na ludziach. Ta bestia zabiła już 9 osób. Kilku moich żołnierzy. Żeby ją utłuc, musiałbym wyprowadzić cały garnizon. Przeczesać las, puścić na gonkę. A to niemożliwe. A co, za duża fatyga? Nie, za duże ryzyko. Nie mogę rozpraszać sił. Wojska temerskie zostały rozbite, ale ludzie tylko czekają, żeby chwycić za broń. W sprawie gryfa mogę więc albo siedzieć z założonymi rękoma, albo nająć profesjonalistę. No dobra. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie gryf może mieć leże? Z początku trzymał się Lisiego Boru. Wysłałem tam patrol, 5 młodych chłopaków. 2 dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu gryf atakuje, gdzie popadnie. Na wsi, na polach, na trakcie. Czyli porzucił legowisko. Trzeba zastawić pułapkę. Po to nie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jakie jest płci, czemu porzucił leże. Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Nyszła. Ma chatę na południe od wsi, pod całym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. Muszę zdobyć pewne zioło na przynęty. Szakła. Gryf wyczuje jego zapach z 10 mil. Szakłak. Pierwszy słyszę. Ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie. Najpierw były powiedzenia. Na przykład nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To zielarka, mieszka przy rozstajach. Pokieruję cię. Dobrze, dobrze, dobrze. Idziemy. Tomira i Mysław. Dzięki. Zund, jak ten? Co? Jak ty w ogóle się nazywasz, czyli gościu? Aha, tu mogę sobie... Fał? Aha, okej, okay, dobra, fajny. A, ty się nazywasz Nilfgaardzki oficer. No okej, okay, dobra. Co my w ogóle tu mamy? Bierzemy wszystko. A, co tam? Chyba nic się nie stanie, jak sobie wezmę coś, co nie? Ty, oficerze, ty. Okej, okay, dobra, najpierw idziemy. Czekajcie, L to co... Nie. J to co... te... zadania, dobra, okej. Okay. Bez... Zapytaj zielarki o szakłak. Dobrze, okej. Okay. Kurde! No fajnie, dobra, jeszcze gra mi się zawiesiła. Znaczy jakoś tak dziwnie. Ale dobra, what the fuck? Dziwne.
Dobrze, moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku, bo to nie ma sensu już. No wiecie, nie będziecie słuchać już tego psa, bo... No i serdecznie, zaczął szczekać. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! No i serdecznie, zaczął szczekać. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!